To nie był, ja nie pamiętam takiego jednego momentu, jednej rozmowy, chociaż pewnie Antek za chwilę powie, że on akurat pamięta takie pytanie, które zadał dramatyczne. Dla mnie to był rodzaj procesu. Zdecydowanie szybciej Magda, czyli mama Antka, była przekonana, że Antek będzie miał inną orientację seksualną, natomiast we mnie to gdzieś tam się w jakimś momencie musiałem się z tym zmierzyć, skonfrontować. Zastanawiałem się, na pewno, bo to dość wcześnie u Antka pewne takie symptomy były. Natomiast był to rodzaj procesu i myślę, że to z mojego punktu widzenia to dobrze. Bo ja myślę, że taka sytuacja, kiedy ojciec nic się nie domyśla i naraz przychodzi syn, który jest już dojrzały, mówi, tato, jestem gejem, no to często dla ojców to może być po prostu strzał nie do przetrwania. Natomiast dla mnie tak nie było. Ja się spokojnie w tę sytuację wchodziłem. Magda była tutaj taką osobą, która zdecydowanie bardzo wspierała Antka. Ona jest z wykształcenia psychologiem, jest psychoterapeutą, więc a także jako matka bardzo była z blisko z Antkiem i myślę, że ona rzeczywiście mnie na pewno w jakiś sensie właśnie o tym procesie, o którym mówiłem przed chwilą, to też była rola Magdy, która mnie troszkę tak przygotowywała do tego. Ja z kolei tak naprawdę dowiedziałem się o tym z tego wywiadu, a zupełnie nie miałem poczucia, że ojciec jakieś szczególne trudności z tym przechodzi i że matka mu w jakiś sposób pomaga. Dla mnie to się jakoś tam naturalnie odbyło i miałem poczucie akceptacji, przyjęcia i miłości w domu.